Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale. Na samym początku przypominam o zostawianiu łapeczek w górę oraz subskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mieli żniwa, ale nie tylko żniwa, ponieważ chcę jeszcze kupić w sumie drugi kombajn, a dopiero po żniwach, po skończeniu tych właśnie żniw tutaj będziemy właśnie sprzedawali ten stary John Deere, no w sumie może nie taki stary, ale jakaś zmiana zawsze powie świeżości się przydaje. Dzisiaj zaźmiemy się żniwami i jęczmienia na tych tutaj obszarach. Tak się dziwnie złożyło, że na 14 też mamy jęczmień. Teraz sprawa wygląda tak, że skoro 10 ogarnąłem na takiej zasadzie, że ją już wykupiliśmy, no a 14 kosztuje też nie lada, bo 400 tysięcy. Zastanawiam się nad tym, czy właśnie tej 14 gdzieś tam w międzyczasie też sobie nie kupimy. Na razie skoczę sobie ciężarówką właśnie pod pole, z którego będziemy brali jęczmień, kosili. No i sprawa wygląda jeszcze tak, że zastanawiam się nad tym, czy nie lepiej będzie od razu po prostu to też w sumie sprzedawać, bo ja nie wiem, czy w silosie mi się tyle tego wszystkiego zmieści. No pewnie by mi się zmieściło, ale z drugiej strony, czy ja chcę to wszystko tak chomikować? Nie wiem. To jest jeszcze do przemyślenia. I tak w silosie mam coś tam jęczmienia, 20 tysięcy litrów. To dla kur i całej reszty tam w miarę wystarcza, więc też nie będę tutaj przesadzał. Zatem mam tylko 449 tysięcy na kombajn. Ja nie wiem, czy mi w ogóle wystarczy. Mam nadzieję, że mi wystarczy, bo jak nie, no to będzie trochę lipa. Ogólnie zrobimy tak. Alt 0. No, Alt 0, dobra, mamy. I to nie jest pole numer 10, tylko pole numer... Musimy mapę ogarnąć. Pole numer 11 mam zaznaczone i pole numer 13, 12 nie mam zaznaczone tylko. Ustawimy sobie na razie pole numer 11 i nie silos, tylko zobaczymy, gdzie jest najwyższa cena za jęczmień. Port północno-zachodni, jest to 898 euro za 1000 litrów. Myślę, że cena całkiem spoko, bo jęczmień on ogólnie nie jest jakiś mega drogi, nigdy nie był w sumie. Port południowo, port północno-zachodni. A, dobra, bo on już ma problem. Już szuka problemu. To musimy go po prostu przestawić. To jest właśnie to, nie? Że kurde, niby te drogi są oryginalnie, jest ta maska tych dróg nałożona przez twórcę modyfikacji autodrive'a na Felsbrunie, ale no nie działa to niestety aż tak dobrze, jakbyśmy chyba sobie tego życzyli. Kombajn odpalony, wózek zostawię tutaj. Słuchajcie, ja chyba zrobię taki myk. Rozłożymy kombajn. Nie będę tu ustawiał chyba course playa w sumie. Zrobię tak, że puszczę sobie tutaj pracownika po prostu w tamtą mańkę. Niech on sobie tam pracuje. Chociaż z drugiej strony, jak nie ustawię pracownika, no to będę miał jeszcze większą kaszanę. To nie tak zrobimy. Ustawimy tu mimo wszystko pracownika. Ale do tego będę potrzebował oczywiście trasy. Zgadza się. Chyba, że na course playu go ustawię i sobie zapiszę to po prostu. To zrobimy tak. Generacja kursu. Dobra. Szerokość mamy. Wszystko mamy. Uwrocia w lewo. Pole numer 1. 12, 11, to jest pole użytkownika, czyli to jest moje pole. I zrobimy sobie chyba, żeby on jeździł naokoło cały czas. Wygeneruj. Dobra. I teraz muszę zrobić tak, że sobie to zapiszę, czyli 11, żniwa, 14 metrów. Następny punkt. Najbliższy, pierwszy punkt. I on sobie już tutaj będzie pracował, a my później gdzieś tam w międzyczasie sobie ustawimy tutaj też pracownika właśnie. I on to sobie też będzie ładnie ogarniał. Mam nadzieję, że tutaj się nic nie zdupczyło. Ewentualnie jakieś tam poprawki, to wiadomo. Lecimy teraz do sklepu.
I było głosowanko, daliście mi do wyboru czy bidony, czy jednego Idala. No i wygląda na to, że na Idala mi tak średnio kasa wystarczy. Czy ja mam coś w ogóle do sprzedania? Pewnie mleka mam od cholery, znając życie i mnie. Mleko, 250 tysięcy litrów. Kurczę, i mam niby zbiornik na mleko, ale skoro potrzebuję kasiurki, to coś mi się wydaje, że to jest chyba dobry czas na sprzedanie tego mleka. Banieczka. Tak jest. Ja bardzo szybko pozyskuję tutaj środki finansowe, jak widzicie. Kupujemy Idala. Nie no, w sumie nie potrzebujemy tutaj podkręcać silnika w żaden sposób. To nie jest... Dobra, zero. Nawigacja GPS, ta konfiguracja silnika. Najmocniejsza, no to jest w sumie ta najmocniejsza. No i mamy 534 tysiączki za ten właśnie kombajn. Dodatkowo mu dorzucimy header. Tylko header, ja nie wiem, czy mam z modyfikacji te headery z wózkami. Właśnie, jest ten z Lizarda. Czy my możemy do niego zrobić kolorek? No możemy zrobić kolorek. I to by było spoko. 13,7 metra. I kolorek byłby bardzo zbliżony do Idala. Możemy mu, podkręcimy mu troszeczkę jeszcze prędkość na 15 na godzinę. Class New Holland Case John Deere Fendt. Tak. Marka Fenda zrobimy. No i tutaj płacimy 89, prawie 90 tysięcy za to. Więc spoczko. Jak najbardziej na plusik. Ten sobie tutaj działa i to wygląda na to, że całkiem spoko mu to idzie. Pytanie tylko, czy ten gościu go będzie wykrywał. Na razie tam jest... Ej, a czy tamten w ogóle zostawia słomę? No właśnie. Zobaczcie, dobrze, że się strzeliłem. Obecny punkt trasy. Czy teraz gościu zostawiasz dla pewności? Teraz zostawia. Kurde, felek, ale by było. Cała słoma by się poszła, że tak powiem, dupcyć. Normalnie. TMR wyładujemy. No, a ten go wykrywa, więc spoko. Jest mój nowy. Jest fędzik. Mam fędzika. Jest Henderson, więc spoko. Bardzo fajnie się składa. Jedna rundka dookoła ogarniemy sobie sami. Z tym, że my pojedziemy fędzikiem na dwunastkę, moi drodzy. Pomyślałem właśnie, że tamten John Deerek niech się jeszcze wysłuży i opierdzieli nam tamto pole, a my sobie ogarniemy dwunastkę. Nikt mi nie odpowiedział pod poprzednim odcinkiem, co z tym wapnem. Czy zaraz wiecie, jak zrobiłem wapnowanie i zaorałem, no w sumie zgłęboszowałem to pole numer 10, to czy teraz od razu walnąć tam obornik, pyknąć tam, wiecie, siewnik z glebogryzarką i zapierdzielić to pole, od razu zasiać? Narzędzie musi zostać rozładowane. A tamten się sklinował? Nie no, tam jedzie coś. On tam się pewnie gdzieś czai, skurczybyk. I powinien ogarnąć. Miejmy taką nadzieję. Dobra, no nie odpowiedzieliście mi niestety. A szkoda, bo decyzję będę musiał, wygląda to, podjąć sam. Myślałem, że będziecie chcieli mieć jakiś tam realny wpływ na to prowadzenie gospodarstwa, dlatego zastanawiałem się nad tym właśnie, żeby was o niektóre rzeczy zapytać. No ale jak nie, to nie. Także no ja to zrobię jakoś tam w następnych odcinkach, pewnie coś tam będziemy działać. Tak jak mówiłem, seria jeszcze pewnie około miesiąc potrwa. Tą serię zastąpi nam, sandomierskie okolice nam zastąpią tą serię gdzieś tam w przyszłości, więc tam będziemy sobie działać. Na średnich maszynach raczej, nie wiem, czy w przyszłości będziemy przechodzili na sandomierskich okolicach na duże maszyny. Szczerze wątpię. Dobra, musimy rozłożyć końbajn. Końbajna rozkładać i lecimy. Dobra, będzie słoma. Powinna być. No, jak się przesunie, ja myślałem, że jak się przesunie do przodu, to że się chowa, a to się okazuje, że nie.
Kurde, ja to jednak jestem strasznie niedoświadczony. Niby tyle godzin ogrywałem, mam opierdzielone tyle godzin tego farminga, słuchajcie, a zawsze zapominam, gdzie ta sieczkarnia w tym kombajnie się chowa i jak to wygląda, nie? No kurde, za każdym razem mam z tym problem i nigdy nie wiem, czy to będzie teraz sieczka, czy to będzie teraz normalna słoma. Tutaj akurat na razie nie będę nic tutaj z tą słomą działał, ponieważ będę chciał troszeczkę tej słomy zebrać przyczepą samozbierającą. Chociaż jeden myk taki, właśnie jeden rzut taki zrobić. Tylko że na razie w przyczepie samozbierającej mamy kiszonkę, bo uzupełniają sobie mieszalnik do TMR-u, więc na razie mamy kiszonkę, ale to wiecie, nie jest jakiś tam problem, nie? Ta kiszonka, ona tam dosyć szybko się przerobi, no i będziemy mogli działać. Mamy godzinę 15:37, więc tutaj myślę, że sporo czasu zejdzie z ogarnięciem tych pól. No tak jak mówiłem, po ukończonych żniwach na polu numer 11 będziemy właśnie musieli sprzedać już John Deere'a. John Deere on nam już nie będzie jakoś potrzebny. Ja się jeszcze zastanawiam nad tym, co zrobić z kiszonką z silosu. O, no i tutaj okazuje się, że ja jeszcze będę musiał ogarnąć chyba zaraz ciągnik z przyczepą. Mam tu chyba jakąś przyczepę jeszcze, nie? Kurczę, powinienem mieć. Nie mam. Mam tylko patelkę. Wow. To by było smutne. Bo dwóch kombajnów tamten to raczej tak średnio nie ogarnie. No nie mam. Nie zrobię tak. No to nieźle. Nieźle, nieźle. No dobra, no to wygląda na to, że będą mnie czekały żniwa w standardzie, czyli ja będę kosił, znaczy ja będę tutaj chwilowo sobie tylko jeździł, a później już będę zapierdzielał cały czas na ciężarówce. No, to tego się nie spodziewałem, że tak wyjdzie, bo w ogóle zobaczcie, jak tutaj sypie. No i druga sprawa jest taka, że mieliśmy tutaj teścik mały. Nie wiem, czy wy pamiętacie. Właśnie to jest tutaj. Znaczy, no ogólnie nie ma się co oszukiwać, że tam mamy informację, że jest na złym poziomie. Tak? Ej, on chyba jedzie do mnie. Nie, nie jedzie do mnie. Ale Wacław. On nie jedzie do mnie. Ty, chamie jeden. Tutaj jest twoja rura. Chodź tutaj. No nie, nie chce, nie słucha nas. No okej. Ugniatanie wyłączone mam standardowo, jak używam crossplay i autodrive'u, bo no to by mogłoby być ciosem śmiertelnym. Dobra, ja wyłączę tego autodrive'a ogólnie, bo jak go nie wyłączę, to będzie kaszana. Nie będę tego pracownika ruszał, bo później są tylko problemy. Dziwne, że na crossplayu on nie wyjeżdża z tego pola. Dobra, stąd wysypiemy, stamtąd zabiorę. Będę musiał tutaj przyprowadzić niedługo ciągnik z prasą. Myślę, że to zrobię tak dopiero jak ten opierdzieli ze dwie rundki dookoła, bo jak on nie zrobię tych dwóch rundek, no to będzie mimo wszystko problem, bo gdzieś tam te belki będą mu przeszkadzały. My te belki oczywiście wszystkie pozbieramy i sprzedamy. Ja tego nie będę chomikował w żaden sposób, bo nie jest mi to do niczego tak naprawdę potrzebne. Słomy mam aż zanadto. Tylko chodzi o tą słomę luzem. W ogóle zastanawiałem się, czy nie postawić sobie też tej stodoły takiej normalnej i tą słomę luzem tam zwozić. Takie coś, wiecie, jak mamy suszarnię, no to tą stodołę taką, która jest dostępna z podstawki. To jest fajna opcja w momencie właśnie, gdy nie chce wam się na przykład bel ładować, czy te bele też nie są jakimś tam problemem, nie? Nawet powiedzmy, że silną rączką można to opierdzielić i też jest spoko, nie? Także opcji jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj na najwyżej pracownika to ja mogę sobie, wiecie, na port północno-zachodni ustawić, on niech sobie pojedzie, a my tutaj będziemy sobie kosili dalej, nie? No widzicie, jak ma się dwa kombajny takie wielkie, no to jest co robić, serio. No i tym bardziej, że naprawdę podejrzewam, że tu będzie, no. Zobaczmy, jak to w ogóle wyglądamy finansowo z dnia dzisiejszego. A, nowe maszyny, no dobra. Sprzedane mleko. Z jakichś innych zbiorów nic takiego nie mamy. No dobra. Ja tak cichutko w ogóle. Ta ciężarówka tak pyrkocze, tylko głośno, nie? A zobaczcie tego, jak ci jest cichutki.
O, skubaniec, nie? No serio, szacun. Pędziu, bardzo ładnie pracujesz, ci powiem. Kolego sympatyczny. Naprawdę, ja te maszyny sobie ostatnio nawet podgłaszałem. To jest tak cichutko tutaj ładnie pracuje, że to jest no głowa mała, serio. Albo ja tak mam przyciszone słuchawki? Nie, no nie wydaje mi się. Troszeczkę go słychać, ale nie przesadzałbym, bo tam jak stała ciężarówka koło obok kombajnu, no to nie ma się co oszukiwać, ale o wiele bardziej było słychać ciężarówkę. Aha, dobra, no napierdzieliłem kupę słomy. Ja nie przejadę? No właśnie. Tutaj będziemy jeździli sobie w tą stronę. Nie przesadzajmy, że będę, wiecie, jeździł tam po tym krótkim boku, jak po tym dłuższym, o wiele sprawniej nam to pójdzie. Tamten już ma 70% prawie. I trochę, wiem, trochę słabo ustawiłem tamtego pracownika w John Deere, bo on powinien robić uwrocia w drugą mańkę, nie? Na tak to niestety, ale rura jest cały czas w kierunku zboża niepokoszonego. No i to będzie trochę słabe. Ale już niech tak zostanie, ja nie będę go zmieniał, bo jak go zmienię, no to wtedy będę musiał też tego pracownika od prasowania słomy przywołać trochę do porządku, a nie chcę mi się tego, wiecie, całkowicie zmieniać, nie? Myślę, że mnie doskonale rozumiecie. Ja powiem szczerze tak, że to jest w ogóle moja pierwsza przygoda z cosplayem, jeśli chodzi o farminga, nie? Więc też, o, a teraz wyjechał ze zboża, zobaczcie. Teraz wyjechał Gargamel jeden, no. No dobra. Ten się wysypie. Nie wiem, czy do tamtego zdążę podjechać jeszcze. No bo kurde, Idle ma już 75%. A gdzie my to mieliśmy wywozić? Na port północno-zachodni. No to trzeba będzie tam podjechać jeszcze, nie? Tyle. Może jakąś fotkę się uda strzelić, jak ten się jeszcze wysypuje? No, coś tam z tego może się jeszcze wyciągnie. Dobra, lecimy do Idala. I z Idalem też sobie zrobimy foteczkę przy wysypywaniu. Bo on już ma tam, kolega, 94%. Nam się tutaj jeszcze zmieści, no dosłownie jakieś kilka tysięcy litrów, ale lepsze to niż nic. W sumie i tak te kombajny będą musiały na mnie poczekać, bo no trasa do sprzedaży jest całkiem daleka. Więc będę musiał tutaj naprawdę się troszeczkę natrudzić, a no, nowej przyczepy nie będę kupował, bo no to by było trochę bez sensu. Jak sprzedamy jęczmień, ale tam jest chyba uschnięte to pole. No to nie, no to jak to pole jest uschnięte, no to słabo, nie? To nie będziemy tam nic działać raczej. Po prostu sobie z Idala wysypiemy teraz i tyle, nie? Sypej, kolega, sypej, sypej. Się nic tam nie bój. No, pyk. Ładnie to wszystko tutaj wygląda. No, Idala wam nie będę tutaj prezentował w środku, jak to się prezentuje, no bo myślę, że wszyscy doskonale wiecie. Port północno-zachodni. Z drugiej strony mogę zrobić tak. Tak. I on sobie sam tam pojedzie. Żona mi się tu rozbija. Przepraszam za hałasy. Nie wiem, co ją ugryzło, że mi tutaj rzuca różnego rodzaju przedmioty na podłogę. Żono! A, widzicie? Zawstydziła się. Nie no, żartuję. Na pewno nie zrobiła tego po złości. Po prostu. Okej, tutaj puszczamy sobie tak. O, niech sobie pojedzie. A my koleżkę bierzemy pod prasę. Chodź, John. Prasa jest tam, gdzie zwykle, czyli pod wiatą z kosiarkami. Lepsza byłaby kostkująca tutaj, to na pewno, nie? Ale już jak mamy tą belującą, niech będzie belująca.
Jeszcze tutaj trawka została po ostatnich zbiorach. No ładnie tutaj zapierdzielamy dzisiaj na tym gospodarstwie. Ja wiecie, powiem wam tak, że pewnie będzie live'ik jakiś z tego krótki, bo no sami widzicie, że tutaj z pokoszeniem tych pól to no troszeczkę mi zajdzie, nie? Nie ma się co tutaj ukrywać. Generacja kursu. W sumie ja mam ten kurs zapisany, nie? Żniwa 11, 14 metrów. No i mamy. Kursik jest. Ale jeszcze nie mogę, bo no on musi przejechać co najmniej dwa razy, bo inaczej będą się tutaj blokować nasi koledzy sympatyczni. Dobra, ja tutaj nie będę przedłużał tego odcinka, moi drodzy. Jeżeli wam się podobało, to standardowo proszę was o zostawianie łapeczek w górę, subskrybowanie kanału. Widzimy się pewnie na live'ie tutaj z tego gospodarstwa. Ja czekam tylko, aż ciężaróweczka sobie doleci do końca i się wysypie. No niestety tak to bywa, że z jedną ciężarówką ciężko będzie to ogarnąć te pola, dwa. Może gdybyśmy na jednym pracowali, byłoby tego jeżdżenia trochę mniej. Ewentualnie gdyby kombajny jeździł jeden obok drugiego, byłoby o wiele łatwiej. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, hej.